Dobrze, teraz drugi tutorial sobie zrobimy, tym razem mniej o samych ciekawostkach w Logisimie, bardziej o sposobie przedstawiania danych, przedstawiania wyrażeń logicznych. Otóż generalnie chodzi o to, że istnieje coś takiego jak sumacyjna postać kanoniczna i bardzo często, na przykład w ramach zajęć, które ja prowadzę, będą się pojawiać definicje funkcji logicznych podanych jako ta postać. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż spróbujmy sobie teraz stworzyć jakiś nowy obwód, nazwiemy go sobie implication. I tutaj będziemy chcieli sobie stworzyć implikację. I teraz jak to zrobić? Otóż, no oczywiście nie ma bramki implikacji, tak? Jeżeli wszyscy pamiętają, tutaj sobie zapiszemy, jak wygląda implikacja. Mamy sobie x1, x0 oraz x0. Implikuje x1. I teraz tak, jeżeli mamy, moment, tylko sobie wyśrodkuję. Jeżeli mamy coś takiego, że mamy wszystkie możliwe wartości, tak, gdzie 0 to jest fałsz, 1 to jest prawda, tak? To nie jest w losowej kolejności pisane, ale zaraz zobaczymy dlaczego. No to tak, fałsz może implikować wszystko, więc w tych dwóch przypadkach będzie to, przepraszam, sam się w swoje zapętałem. Tu mamy x0 implikuje, czyli tu fałsz implikuje fałsz, to jest prawda. Tak, fałsz może implikować wszystko. Fałsz implikuje prawdę, też jest prawda. Prawda implikuje fałsz, to jest nieprawda, bo prawda nie może implikować fałszu. No i jak prawda implikuje prawdę, to jest ok. Tak, pamiętajmy, bo to chodzi o to, że na przykład jeżeli mamy jako podstawę tej implikacji fałsz, czyli na przykład jeżeli powiem, jeżeli ja jestem, dajmy na to, królem Szwecji, to nie wiem, to teraz pada deszcz. To nie jest ważne, czy pada deszcz, czy nie pada, ponieważ już jakby moje założenia są fałszywe i no to z nich może właściwie mogę sobie wszystko wysnuć, tak? Z kolei jeżeli założenia są prawdziwe, to z nich może wynikać tylko prawda, inaczej całe zdanie jest fałszywe. Dobrze. No to teraz tak, nie mamy bramki implikacyjnej, ale możemy to zdanie przedstawić także w taki sposób, nazwijmy to trochę na pałę, czyli jako po prostu alternatywę pomiędzy tymi wszystkimi wejściami, dla których wartość wyjściowa jest prawdziwa. Czyli to będzie prawdziwe i to. Czyli to jest alternatywa tych trzech wejść. To pierwsze to są dwa fałsze, czyli to będzie po prostu koniunkcja między dwoma zanegowanymi wejściami, czyli sobie tworzymy, mamy x0 oraz x1. Myk, 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 myk i zrobione. I teraz tak, mamy to pierwsze, mamy tą pierwszą gwiazdkę, czyli mamy ten wiersz, czyli dwa wejścia w bramce. I teraz tak, pierwsze z wejść x0 jest zanegowane i x1 jest też zanegowane, czyli tutaj będziemy obydwa wejścia negować. x0 jest zanegowane, x1 jest zanegowane. Dalej tak, dla tego zestawu wejść nic nie robimy, bo nie chcemy, żeby nie chcemy, żeby wyjście było prawdziwe dla tych wejść. Dalej mamy te wejście, czyli kolejną bramkę. Tym razem mamy wejście zerowe, wejście zerowe zanegowane, wejście pierwsze niezanegowane. Tak, tam gdzie ma być 0 na wejściu, to negujemy, a gdzie ma być 1 na wejściu, to nie negujemy. Czyli 0 jest zanegowane, 1 jest niezanegowane. OK. Dobrze. I trzecie wejście mamy, gdzie obydwa będą niezanegowane. Czyli robimy sobie coś takiego. Żadne nie są zanegowane. I teraz wystarczy nam, żeby którakolwiek z tych bramek zwróciła prawdę,
żeby całe to zdanie było prawdziwe, tak? Oczywiście te bramki się w tym przypadku wykluczają, tak? Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że wszystkie trzy będą prawdziwe. W tym konkretnym przypadku. No, zdarzają się takie, że mogą się nie wykluczyć. Dobra. Co dalej? Tak, teraz robimy sobie alternatywę. Alternatywa będzie miała tyle wejść, ile mamy koniunkcji, czyli trzy wejścia. Ustawiamy ją sobie tutaj. I łączymy. Jak widzimy, mamy sytuację, w której fałsz wynika z fałszu, teraz tu już jest prawda, czyli mamy na naszym wyjściu, które nazwiemy sobie Y prawdę. No i teraz jak sobie to ustawimy, to mamy sobie naszą bramkę implikacji. Tak. Raz, dwa, no i to się zachowuje jako implikacja, tak? Z prawdy nie może fałsz wynikać, z fałszu może wynikać cokolwiek, z prawdy może wynikać tylko prawda. Dobrze. I teraz, jak można to ciekawiej podać? No bo to oczywiście, zobaczcie sobie, to nie jest tak, że ja napisałem te x0, x1, że numeruję to 0, 1 i 0 jest skrajnie z prawej z przypadku, ponieważ teraz możemy to potraktować, te wejścia, jako zapis binarny liczby, tak? Czyli tutaj mamy sobie postać dziesiętną tej liczby, no i tu mamy 0, to jest 1, to jest 2, to jest 3, prawda? W związku z tym możemy sobie zapisać funkcję x0 implikuje x1 jako postać sumacyjną w ten sposób, że wpisujemy sobie po prostu wszystkie wartości, dla których to jest prawdą, czyli to jest 0, 2, 2 oraz 3, tak? I w taki sposób często na przykład na zajęciach z SYC-ów u mnie na uczelni są podawane funkcje, które trzeba w jakiś sposób rozwiązać lub zminimalizować. O minimalizacji funkcji powiem następnym razem. Na razie sobie zróbmy jeszcze inną ciekawą funkcję. Jeszcze jeden taki przykład. Obejrzmy, jak zrobić. Tylko dla większej ilości wejść, tak? Czyli będziemy mieli sobie x0, znaczy x0, co? Jak ja to kocham, x0, x1, x2 oraz x3. Czyli mamy czterobitowy układ, tak? No to możemy mieć różne kombinacje, tak? 0, 1. Zapisujemy to na razie w kolejności naturalnego ciągu binarnego, czyli cały czas zmieniamy najmniejszą wartość. Oczywiście jak nam się zmienia najmniejsza wartość z jedynki na 0, to następuje przeniesienie, tak? Czyli to się zmienia. Czyli zapisujemy sobie tak. O Jezu, co ja robię? 0, 0, 1, 1. Czemu ja tutaj cały czas te jedynki wpisuję? 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Naprawdę muszę 0, 0, 0, 1. No i teraz właściwie możemy na spokojnie tą część przekopiować. Tu po prostu jedynkami. Dobrze zrobiłem? Chyba dobrze. Tu mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coś nie tak zrobiłem. 16 to kolejna potęga ósemki. To tak nie powinno być. To jest, bo to jest tak, 1 plus 2 plus 4 plus 8, czyli mamy 15, to jest, powinno być 15. To jest, powinno być 15, czyli coś schrzaniłem. To co, od początku zaczynamy. Dobra. To, no nie ma co, zaczynamy od początku.
01, 01, chyba tak będzie prościej. 01, 01. No i jest ok. Tutaj mamy 0, 0, 1, 1. No i tutaj nam znowu się robi z tego 0, tak, czyli mamy w takich parach, to się powtarza. No i dobrze. I tutaj mamy tak, tu mamy 0, 0, 0. I tu się jedynka zmienia w 0, czyli mamy znowu 1, 1, 1, 1. I tutaj znowu będą 0. Dobrze, czyli tutaj takimi warstwami to się kopiuje. OK. Tu się jedynka zmienia w 0, czyli tu się zaczynają jedynki. A tu są wszędzie 0. OK. No to taką tabelkę uzupełnić jest trochę mniej przyjemnie. Dobrze. Ale jak się już ją ma, to nie jest dalej taka tragedia. I teraz tak. Powiedzmy, że dostaliśmy sobie taką funkcję. 3, 6, 8, 15. Tak, no to tworzymy sobie naszą funkcję, którą nazwiemy sobie, nie wiem, funkcja. O, po prostu, po co się wysilać twórczo. Wkładamy wszystkie wejścia i teraz tak, nie interesuje nas za bardzo, które wejścia są używane. Tak, nawet jeżeli któryś wejść nie używamy, chcemy, żeby nasza funkcja miała wszystkie 4 bity wejścia. Żebyśmy ją potem mogli modelować, na przykład podłączać do 4-bitowej magistrali albo coś takiego. I numerujemy to sobie tu od góry. X0, X1, X2, X3. I teraz, to znaczy ta kolejność nie jest przypadkowa, bo tu chodzi o to, że jak teraz sobie wyciągniemy te nasze takie linie, magistrale w dół, to chodzi o to, żeby X z najmniejszą potęgą był skrajnie z prawej, największy z największą skrajnie z lewej. To wtedy to w miarę estetycznie wygląda. I teraz dajemy tutaj sobie bramki. Ile te bramki mają wejść? Po 4. Każde ma po 4 wejścia, to już będziemy robić je nie narrow, tylko duże. Będziemy robić bramki, bo narrow to już chyba nam się... Tak, narrow by się nam już tak rozklapciały. To robimy sobie medium. Ile bramek potrzebujemy? Potrzebujemy ich tyle, ile mamy... Ile mamy różnych wejść, które mają być dodatnie? Takich mamy 4. 4 kombinacje mają być dodatnie, czyli raz, 2, 3, 4. I teraz tak, sprawdzamy. Pierwsza kombinacja to jest 3. 3 wygląda w ten sposób. 0 i 1 są jedynkami, czyli nie negujemy, a 2 i 3 są zerami, czyli negujemy. Czyli 2 i 3 są zerami, czyli tu negujemy. I zaczynamy, podłączamy, tak? Zawsze podłączamy w tej samej kolejności, to wtedy potem jest bardzo łatwo patrzeć, czy to dobrze zrobiliśmy, bo to jest wtedy bardzo czytelne. Można po prostu spojrzeć na raz i od razu wiadomo, czy jest dobrze zrobione. Zresztą jak ja sprawdzam studentom, to też mi jest wtedy łatwiej sprawdzić, bo po prostu patrzę na to i dla niektórych przykładów już z pamięci widzę, czy to tak wygląda, czy nie. Dobra, dalej mamy 6. 6 ma zanegowane 0 i 3. Czyli pierwsze i ostatnie są zanegowane. I znowu łączymy. Tak. 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 I tak. Idziemy dalej. 8. 8 jest tutaj. 8 ma zanegowane wszystko oprócz 3. 3 jest niezanegowana, wszystkie pozostałe są zanegowane. Raz, 2, 3, 4. I ostatnie jest 15. 15 ma absolutnie nic niezanegowane, więc jest luz, po prostu tak podpinamy. Teraz możemy sobie skrócić to. Ojej, tu się nam o mało co nie połączyło. Tu trzeba uważać, żeby czegoś niechcący nie połączyć. Możemy to skrócić. Ważne, żeby nie skracać na tyle, żeby to się... żeby ta linia była jakby razem z resztą końcówek, bo to się wtedy może połączyć.
Ważne jest, żeby widzieć te końcówki troszeczkę poniżej. Dobra, i teraz jest OK. No to teraz dajemy alternatywę. Alternatywa ma oczywiście 4 wejścia, czyli tyle, ile mamy tutaj tych bramek. I sobie podpinamy do wszystkich bramek. Tu, tu, tu i tu. Dajemy sobie wyjście. No i tak to działa, jak ta nasza funkcja. Tak jak sobie wstawimy, dajmy na to 8 na wejściu, tak, czyli damy jedynkę tylko na ostatnim, no to się nam zapali. Tak jak damy sobie 15, to się też nam zapali przy innej wartości. Jaką tu wartość stworzyliśmy? 1, 1, 0, 1, czyli mamy 1 plus 4 plus 8, czyli mamy 13. Tak, dla 13 się nie zapala. No. I to jest OK. I teraz oczywiście możemy tak samo taką sobie funkcję tutaj wyprowadzić i z niej korzystać. Oczywiście jest możliwość upraszczania tego wszystkiego, żeby korzystać z mniejszej ilości bramek, ale o tym opowiem następnym razem.